moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o czymś, z czego większość hodowców sobie nie zdaje sprawy, więc jeżeli Wy o tym będziecie wiedzieli, to po pierwsze będziecie lata świetne od tych, którzy dopiero zaczynają hodowlę, a przede wszystkim będziecie mieli jakiekolwiek pojęcie o tym czynniku, który zaraz Wam tutaj przedstawię. Chodzi, tak jak wiecie pewnie już z tytułu filmu, o odpowiednie, słuchajcie, wentylacje, a oprócz tego o to, żeby nie było przeciągu. Dlaczego to jest tak ważne? Dla samego drobiu, co musicie wiedzieć, na pewno jeżeli oglądaliście moje materiały dotyczące temperatury czy dotyczące pogody, to każdy z Was zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę dla drobiu sama w sobie temperatura nie jest szkodliwa. Najbardziej szkodliwy jest bardzo mocny wiatr, szczególnie zimny, plus do tego oczywiście przeciąg, który może pojawić się na przykład w kurniku, kiedy macie jedno okno z jednej strony, po drugiej stronie macie drzwi, albo po jednej, po drugiej stronie macie drzwi. Różnie to wygląda, dlatego my też właśnie okienko mamy małe, słuchajcie, z tej strony, a okna mamy na jednej wysokości, tak samo jak i drzwi, na jednej ścianie. Więc to powoduje, że nie ma jakichś dużych przeciągów. Jeżeli bardzo wieje, to wtedy zamykamy kurnik. Kurki wchodzą tylko i wyłącznie okienkiem. Więc też fajnie, jakbyście mieli małe drzwi. Natomiast dlaczego, słuchajcie, mówię o przeciągach? Dlaczego jest to takie szkodliwe? Ponieważ to wyziębia organizm drobiu i po pierwsze oczywiście kury się słabiej niosą, co zobaczycie od razu, szczególnie zimą, kiedy bardzo często piszecie do mnie, że kury się przestają nieść, a przyczyny są dwie. Albo po prostu jest za ciemno w tym kurniku, to jest jedna przyczyna. Za krótko, słuchajcie, oświetlamy kurkom, za krótko dajemy tego dnia świetlnego, to jest raz. A dwa, chodzi o temperaturę. Wiadomo, że jak temperatura jest dodatnia, to jest bardziej sprzyjająca dla drobiu. Natomiast nawet jeżeli będzie ona ujemna i kury Wam się trochę przestaną nieść, to jeszcze nic strasznego. Najgorsze, słuchajcie, jak się przeziębią, potem szybko łapią infekcje. Takie podstawowe objawy, o których Wam mówiłem, czyli katar, kaszel, kichanie, co zauważymy u drobiu, jeżeli oczywiście się przyjrzymy, bo część ludzi, co musicie wiedzieć, część hodowców nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, a wierzcie mi, że średnio na 30-40 kurek co sezon, co zimę czy co lato, po prostu jedna, dwie, trzy kurki są chore, mają jakieś podstawowe objawy. Oczywiście im to przechodzi, my na to tak nie zwracamy uwagi, natomiast generalnie trzeba na to zwracać uwagę, bo potem mogą być różne problemy. Także to jest raz. Dwa, co jeszcze bardzo ważne, pamiętajcie, żeby przede wszystkim mając kury i bez względu na to, czy macie tych kur 15 czy 20, obserwować je na bieżąco. Bo jeżeli ten organizm udrobił się wyziębi, kury będą chore, słuchajcie, będzie ten pierwszy stadium choroby, to drugie stadium, jeżeli tych kur nie odseparujecie, będzie taki, że jedne zarażą się od drugich i mogą złapać dużo różnych większych chorób, gdzie tak naprawdę bardzo często różnymi antybiotykami tych kur po prostu nie wyleczycie. I piszecie mi bardzo często i tutaj się żalicie, że nie widzieliście albo bagatelizowaliście te różne czynniki, te różne syndromy i potem były właśnie tego takie skutki. Także bardzo, słuchajcie, bacznie na to zwracajcie uwagę, żeby po prostu się na tym nie przejechać, bo szkoda by było, żeby kurki Wam w hodowli padły, szczególnie kury młode, które kupiliście. Także bardzo, słuchajcie, ważna rzecz, też o tym teraz wspominam, ponieważ no jest coraz chłodniej, coraz bardziej wieje, coraz zimniej, teraz już zaczęło padać i tak dalej, więc no trzeba sobie zdawać z pewnych rzeczy sprawę. Już najgorsze, co może być, słuchajcie, to ujemne temperatury, mrozy, śnieg, który leży na wybiegu, a my jeszcze kury wypuszczamy i bardzo wieje. To jest bardzo trudne, to są bardzo trudne warunki dla kur i wtedy czasami, słuchajcie, nawet lepiej trzymać te kury w kurniku, nawet jak chcą wyjść. Oczywiście ktoś może napisać, że one mają swój instynkt i same dobrze wiedzą, kiedy się schować. To też jest prawda, natomiast słuchajcie, czasami warto do tego podejść na tyle racjonalnie i po prostu tego kurnika nie otwierać. Jak kura posiedzi pół dnia czy cały dzień w kurniku, też jej się nic nie stanie, a Wy przynajmniej będziecie spokojni, że tu się nic złego nie dzieje, jeżeli chodzi o zdrowotność u drobiu. Także zwracajcie, słuchajcie, szczególnie na to uwagę, żeby po prostu później nie było większych problemów. Także to wyziębienie u drobiu jest bardzo ważne, z czego hodowcy sobie po prostu nie zdają sprawy, a musicie sobie zdawać sprawę jako hodowcy, jeżeli chcecie, żeby Wasze kury były zdrowe, no i żeby się oczywiście dobrze niosły. Jest to jeden, słuchajcie, z paru czynników, do których najczęściej się przyczepiacie, najczęściej piszecie, że Wasze kury właśnie chorują i nie wiecie dlaczego. A to jest właśnie główny winowajca, czyli po prostu te bardzo duże przeciągi. Tak samo w kurniku. Jeżeli widzicie, że są duże przeciągi, warto ten kurnik, słuchajcie, od czasu do czasu zamknąć. Może warto jednego okna nie otwierać. Nie wiem, jaki Wy macie kurnik. Może warto go zaizolować i po prostu jak macie jedno okno tylko w kurniku, to zostawić je uchylne, a niekoniecznie na rozcież otwarte. No to już musicie sami po prostu zadecydować, co zrobić, bo każdy ma inne warunki.
Gdybyście oczywiście chcieli jakąś taką radę indywidualną, to napiszcie w komentarzu, to się postaram Wam odpowiedzieć. Tak jak wiecie, na każdy komentarz Wam odpisuję, więc postaram się tutaj też Wam indywidualnie pomóc. Odcinek jest bardzo ogólny, natomiast mam nadzieję, że jest na tyle pomocny, że już po prostu chociaż te 20-30, może 50% kur będzie Wam mniej chorowało właśnie przez ten jeden czynnik, o którym teraz wspomniałem. I to nie tylko, słuchajcie, zimą, ale również jesienią i również wiosną i czasami nawet latem, bo nie ma się co łudzić, szczególnie rano, kiedy jest zimno, my kury wypuszczamy, może je owiać, nie zdążą przyjść do kurnika albo nie zdążą się schować i mogą być takie problemy. Ja tutaj Was oczywiście nie straszę i tu też chcę powiedzieć i to nakreślić, tylko po prostu mówię Wam, jak to wygląda u drobiu. Czy się będziecie do tego stosować, czy nie, to jest Wasza sprawa. Ja Wam mówię, żebyście byli po prostu tylko i wyłącznie tego świadomi, że takie sytuacje mogą wystąpić i bardzo często występują i dlatego też ten odcinek nagrywam, bo bardzo jest dużo pytań, bardzo dużo jest komentarzy właśnie z tym związanych, więc stwierdziłem, że Wam na to odpowiem. Co jest jeszcze bardzo ważne, słuchajcie, bardzo często, kiedy no nie macie tego wybiegu w gospodarstwie tak zwanym, czyli wokoło nie macie jakichś garaży, stodoły, nie wiem, jakichś magazynów i tak dalej, tylko jest bezpośrednio na wolnej przestrzeni ten wybieg, to też jest bardzo szkodliwe. W lesie jak w lesie, bo wiem, że kury też tak puszczacie gdzieś tam na łąkę, natomiast słuchajcie, jeżeli macie wybieg, gdzie jest tylko trawka albo nawet tej trawki nie ma i kury sobie tak o wychodzą i bardzo wieje, to jest dla nich bardzo szkodliwe. Także zwracamy, słuchajcie, na to uwagę i mam nadzieję, że tym tutaj jednym z tych czynników na pewno w dużym stopniu uniemożliwicie te choroby u drobiu i będzie ich po prostu sporo mniej. Też nie mówię, że 100% je wyeliminujecie, ale na pewno w jakimś sposób to zrobicie, bo naprawdę te przyciągi bardzo źle działają na kury. Też nie bójcie się, że jeżeli jest temperatura ujemna w kurniku, że kury Wam zachorują, bo kury się w jakiś sposób grzeją własnym ciałem. Tu chodzi bardziej o nieśność, a przede wszystkim o zdrowotność tego drobiu. On sobie poradzi, te kury nie padną. Tylko oczywiście, jeżeli kupicie kury młode i włożycie je do kurnika, a będzie temperatura ujemna albo 1 czy 2 na plusie, jeszcze będzie wiało, a Wy kury kupiliście z fermy, gdzie żyły tak naprawdę no, w chowie klatkowym albo w chowie ściółkowym, nigdy nie były na zewnątrz i nigdy nie miały styczności z taką temperaturą, a są młode i mają jeszcze słabą odporność, to nie dziwcie się, że Wam te kury po prostu mogą paść. Natomiast tak poza tym, dlatego zawsze mówię, żeby te kury kupować wcześniej, najlepiej 2 miesiące, no najlepiej w sumie do końca października, potem listopad, grudzień to nie są dobre miesiące. Wiem, że tutaj handlarze czy inni ludzie będą Wam proponować, bo z tego mają jakieś zyski. Ja Wam mówię, jak to wygląda realnie na Waszą korzyść. Po prostu nie kupujcie, bo możecie się na tym przejechać. Oczywiście, jeżeli macie odpowiednie warunki, warto kupić. Można zaryzykować, można kupić kury chwilę przed pierwszą nieśnością, kiedy są prawie dorosłe. Jeżeli macie pewność, że w warunkach dobrych były trzymane, podobnych do Waszych, jak najbardziej kupcie. Natomiast generalnie, jak mam mówić ogólnie, to ja odradzam w miesiącach zimowych, tak zwanych, czyli powiedzmy grudzień, styczeń, luty, marzec kupować kury. To na tyle, moi drodzy. Prośba o łapkę w górę i subskrypcję, bo odcinek jest na tyle ważny, że każdy po prostu powinien go obejrzeć, hodowca, żeby był świadomy bardziej, co się dzieje. No i to tyle. Nie przedłużam. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Powodzenia. Hej.